Pomimo tego, że to był drugi rok trudny, byliśmy w kajdanach pandemii, pomimo to uważam, że ta edycja zakończyła się sukcesem. Pomimo utrudnionych warunków, zaangażowanie braci studenckiej i przyszłych inżynierów było bardzo duże, co potwierdziły prace i jakość tych prac, które zostały poddane weryfikacji naszej i nawet niewyróżnione, wszystkie wręcz prace były pracami na bardzo wysokim poziomie. Zauważyłem na podstawie ostatnich prac z ostatniej edycji to, że nie wiem, czy w sposób świadomy, czy nieświadomy, ci przyszli inżynierowie stają się inżynierami tak, jak przedwojenni byli inżynierowie, że nie tylko rozpatruje problem bardzo wąsko, tak jak mój dziadek, inżynier budownictwa lądowego, przedwojenny inżynier, to była instytucja. On był projektantem, wykonawcą i nadzorcą. I to zauważyłem w tych ostatnich pracach inżynierskich, że problem był bardzo szeroko analizowany i rozpatrywany przez uczestnika obecnej edycji.